Zgodnie z planem odbyło się spotkanie zarządu ZBM z prezesem spółki akcyjnej Nova w sprawie przywrócenia pasażerom dostępności hali dworca autobusowego. Póki co kasy biletowe i poczekalnia dla pasażerów nadal znajdują się w ciasnym pomieszczeniu znajdującym się w przybudówce do budynku głównego, ale rozmowy przyniosły pewien progres. Prezes PKS Nova Cezary Sieracki zobowiązał się, że w ciągu paru dni kasy oraz poczekalnia wrócą na swoje dawne miejsce. Pasażerowie będą też mieli dostęp do całej niezbędnej infrastruktury dworcowej, w tym także do toalet, których brakuje w niewielkiej przybudówce. Wczorajsze rozmowy dotyczyły z jednej strony funkcjonowania PKS Nova w obecnym budynku i tutaj kwestii takich technicznych związanych z tym dalszym pobytem kas chociażby biletowych i tej infrastruktury dworcowej, a z drugiej strony tutaj to też poruszaliśmy temat właśnie uregulowania kwestii dostępu przewoźników prywatnych do peronów dworcowych. Mamy pewne pomysły tutaj i ustalenia z zarządem PKS Nova. Czekamy teraz na wywiązanie się przez prezesa z pewnych zobowiązań, które tutaj podjął i mam nadzieję, że to wszystko jakby docelowo doprowadzi do tego, że faktycznie właśnie prywatni przewoźnicy również będą mogli z infrastruktury dworca korzystać. Jakie atmosferze przebiegały rozmowy? Dobrej. Kolejne spotkanie dotyczące możliwości i zakresu, w jakim z dworca będą mogli korzystać przewoźnicy prywatni, odbędzie się za około 2 tygodnie. Planowane jest też spotkanie z innymi niż Nova przewoźnikami, którzy, jak sądzą suwalscy samorządowcy, mogą być żywotnie zainteresowani możliwością zabierania i pozostawiania pasażerów na peronach Nowej. Zastępca prezydenta nie ujawnił, czy prywatni przewoźnicy będą mogli też ewentualnie korzystać z kas biletowych znajdujących się w budynku dworca.